pasta. Z kuchni się unosi zapach pieczonego ciasta. I Wigilię już mama szykuje, a Mikołaj już prezenty dla mnie pakuje. Ale mama mi powtarzała, że jak nie będę sprzątała, to nie znajdę pod choinką lalki. Misia z uśmiechniętą minką, ale ja tam jej nie wierzę. Teraz się prześpię, trochę poleżę, a gdy rano wstanę, zjem pierwsze śniadanie, to pod drzewkiem choinkowym, które jeszcze wczoraj w lesie stało, znajdę ze 100 prezentów. A to przecież nie jest mało. Szybko, wstawajcie, moi mili. Może byśmy tutaj trochę porządku zrobili? Taki tu bałagan, a święta tuż, posprzątajmy razem i pięknie będzie już. A dlaczego my tu sprzątać mamy? My jesteśmy z zabawkami Ani. To ona tak tu nabałaganiła. Niech sama sprząta, jak tak brzydko zrobiła. My tu sprzątać nie będziemy. Zaraz choinkę stroić pójdziemy. A mała Ania prezentów nie dostanie, bo jest czym bałaganiarą i nie pomaga mamie. Zgadzam się z pszczółką i z lalą Alą bez dwóch zdań. Kto robi bałagan, niego sprząta sam. A ty, Lalo Zuziu, co o tym sądzisz? Widzę, że jesteś smutna, myślami gdzieś błądzisz. Nie tańczysz, nie śpiewasz, siedzisz w kącie sama. Czy coś ci zrobiła ta bałaganiara Ania? Kiedy Ania mnie w pięknym prezencie dostała, to ubranka mi przebierała, włosy czesała i całowała. Aż pewnego dnia w kąt mnie rzuciła i wcale mnie za to nie przeprosiła. Ona nas musi wszystkich przeprosić. I wiecie co? Wiem, co zrobimy. Zaraz ją wszyscy obudzimy, pięknie jej się przedstawimy, a potem kolędę zaśpiewamy i o Panu Jezusie poopowiadamy. Świetny pomysł! Szybciutko ją obudzimy. Zaraz porządku ją nauczymy. Ale zaraz. Kto z nas ją obudzi? I jaka będzie jej reakcja, jeśli się obudzi? Ja się odważę, ten wspaniały. Nie boję się tej bałaganiary Ani. Dzielny jesteś, zajączku nasz wspaniały, ale chodźmy wszyscy razem, wtedy na pewno damy radę. Aniu, wstawaj! Co to? Jak to? Przecież to moje zabawki. Zajączek, miś, Lala Zuzia, pszczółka, krasna i Lala Ala. To niemożliwe, że wy mówicie, że wychodzicie, że mnie budzicie. Aniu, nasza kochana, jest jeszcze trochę czasu do rana. Posprzątać zabawki ci pomożemy, a potem prezenty od Mikołaja dostaniemy. Ale już po co są te święta? Dawno, dawno temu, raz pewnego w miasteczku Betlejem, zdarzyło się coś niezwykłego, wspaniałego. Wystarczyła mu wypchana sianka poduszeczka.
macie rację. A ja niegrzeczna byłam i się obrażałam. I o was, moje piękne zabawki, w ogóle nie dbałam. Przepraszam, że was w kąt rzucałam, że bałaganiłam i leniuchowałam. Obiecuję, że już zawsze będę sprzątała i zawsze będę mamy i taty słuchała. A teraz życzę wam, moi mili, żeby w te święta wszyscy zdrowi, szczęśliwi i weseli byli. A teraz szybciutko posprzątamy i na Mikołaja zaczekamy. Kiedy święta się zbliżają i na niebie gwiazdka świeci, można spotkać Mikołaja, który się do dzieci spieszy. I chociaż w niego już człowiek stary, to dużo w nim siły, a w jego worku ogromnym znajdzie się miś i gitara. I pędzi na swych pięknych saniach i tak sobie podśpiewuje, przyszedł czas kolędowania i Mikołaj się raduje. Cicho, czy słyszycie? To chyba gość, na którego czekamy. Zaraz do nas przyjdzie, gdy go wszyscy głośno zawołamy. Mikołaju! 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 To lata za okno, to lata kościeci, to patrzy przez szynkę, szuka grzecznie dzieci. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. Kto z tymi staniami, a z biegu naleci, kto z bąka do domu szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. Rozum do nas jedzie w zimowej pamięci, rozgląda się wkoło, szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. Kto wyciąga prezent, pierwszy, drugi, trzeci, kładzie pod choinkę, tam gdzie grzeczne dzieci. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj święty, to Mikołaj, to Mikołaj, niesie nam prezenty. Dzień dobry, kochane dzieci. Teraz podziękujemy za przedstawienie. Gromkimi brawami. Może wziąć teraz swoje zabawki do pokoju obok, żeby trochę odpoczęły. Ja teraz do was mam takie pytanie.